Witam Państwa w dzisiejszym magazynie Liga Max. Za nami 11. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo w tej serii spotkań, a działo się w naszym mieście przede wszystkim. Mecz derbowy. Będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim trener Gwardii Koszalin Łukasz Drożdżal. Witam. Dzień dobry. Co do spotkania, trzeba powiedzieć, że no, derby rządzą się swoimi prawami. Po raz kolejny to się potwierdziło w tym starciu. Byliście zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, a jednak Bałty kurwa wam punkt. Już od 5 kolejek jesteśmy zdecydowanym faworytem razem przeciwko naszym rywalom. No i kolejny raz już, drugi bodajże z rzędu remisujemy mecz i nie zdobywamy nawet bramki. No, czy byliśmy faworytem? No, patrząc na tabelę byliśmy faworytem, ale patrząc na ostatnie wyniki, no to jeszcze patrząc na to, że to były derby, to faworyt... No, miał się wolnić sam w roli rywalizacji. Co do spotkań właśnie z Bałtykiem, w zeszłym sezonie również to tak wyglądało. Wy byliście u góry w tabeli, Bałtyk bił się o utrzymanie, mimo wszystko w tych meczach derbowych to Bałtyk był górą. Teraz w zasadzie patrząc na przebieg tego meczu, to był bardzo wyrównany pojedynek. Tak naprawdę nie było widać różnicy w klasyfikacji. W każdych derbach nie było widać różnicy pomiędzy jednym zespołem a drugim. No, przypomnijmy sobie pierwsze derby, bodajże jeszcze w 2011 roku i my byliśmy na dnie tabeli, Bałtyk był wysoko, wygraliśmy 2-1. Każde kolejne derby kończyły się różnicą jednej bramki. Później Puchar Polski, także Bałtyk czwartoligowy zespół, my w górze tabeli w trzeciej lidze przegraliśmy 2-1. Kolejne spotkania, różnica bramek także była jedna albo też były remisy. I jak każde derby, było najwięcej chyba walki na boisku, walki wręcz, walki o każdy centymetr boiska. Zabrakło tej dokładności grania w piłkę, dokładności w kreowaniu akcji, jak i w jednej strony, jak z jednej strony, tak i z drugiej. No takie są derby, no, trzeba po prostu walczyć na maksa i pokazać, kto rządzi w mieście. No, na tą chwilę nie ma drużyny, która by rządziła w mieście, w cudzysłowie tak ujmę. Remis 0-0, mimo że sytuacje były jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Może troszeczkę bardziej klarowniejsze z naszej, ale te dwie kontry, które pod koniec spotkania zaprezentował Bałtyk, no były także groźne. Co do Bałtyku, ten zespół przed tym spotkaniem, można powiedzieć, że w jakiś sposób dodatkowo był zmobilizowany. Raz, że to przede wszystkim mecz derbowy, dwa to starcie, w którym... No, grają pod wodzą nowego szkoleniowca i to też nie tak do końca, no bo Tadeusz Żakieta został zwolniony tuż no, parę dni przed meczem derbowym, czyli przychodzi nowa miotła, ale ta nowa miotła też nie była do końca na meczu, bo Mariusz Lenartowicz, który ma objąć zespół, nie był podczas tego spotkania, tylko Kamil Hicewicz i to też w jakiś sposób zawsze na zespół działa. I to też w jakiś sposób jest efekt tych działań klubu. Znaczy ja powiem tak, no Michał Prowierz kiedyś powiedział, że jak na derby trzeba kogoś mobilizować, to niech sobie ktoś da spokój z piłką nożną. No tak. Taka jest prawda. Więc na derby nie trzeba mobilizować. Już od poniedziałku było czuć, jak się nieraz widziało zawodników Bałtyku, no to, że oni będą zmobilizowani, nie patrzą na to. Tak samo po środzie oni wiedzieli, że są w sobotę derby. Nie patrzą na to, czy przegrali ten mecz pucharowy, czy nie. Po prostu oni mieli wyjść i walczyć. Tak samo moi zawodnicy mieli wyjść i także walczyć, grać w piłkę. No piłki trochę mało było w tym spotkaniu, ale za to była walka no i remis uważam, że za sprawiedliwy, bo tak naprawdę żadna z drużyna stworzyła aż takiej przewagi, żeby móc wygrać to spotkanie. Obejrzyjmy, jak to wyglądało. Skrótem z tego meczu najciekawsze akcje. No niestety akurat w tym meczu tych sytuacji za dużo nie było, ale obejrzyjmy te, które były właśnie najciekawsze. W 11. kolejce spotkań Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym boisku z Gwardią Koszalin. Derby naszego miasta zapowiadały się niezwykle interesująco. Faworytem wydawała się Gwardia, która jest zdecydowanie wyżej w tabeli, jednak ostatnio prezentuje zdecydowaną zniżkę formy. Bałtyk, choć w ostatnich spotkaniach prezentował się nieco lepiej, to nadal przegrywał. Miał na swoim koncie aż 8 porażek. Rywalizacja rozpoczęła się niefortunnie dla kapitana Bałtyku. Faul Gintera na Adrianie Rząsie i w konsekwencji żółta kartka dla zawodnika Gwardii. Niestety Adrian Rząsa w tej sytuacji zawodów nie dokończył. Bałtyk chciał się przełamać i ruszył do ataku. Piłka trafia w pole karne. Trochę sobie przeszkadzali zawodnicy Bałtyku i nic z tej akcji nie wynikło.
W odpowiedzi rzut wolny dla Gwardii. Bardzo daleko do bramki Dulewicza. Mateusz Bień huknął, jednak piłka przeleciała obok bramki. Groźnie pod bramką Bałtyku. Jednak bez strzału. Przemysław Brzeziński. Indywidualna akcja. Chciał minąć rywala, jednak nic z tego nie wynikło. Jeszcze wślizg zawodnika Gwardii, ale nadal wynik pozostaje bez zmian. W drugiej połowie gwardziści starali się objąć prowadzenie. Tutaj Fabian Słowiński. Zamiast strzelać, postanowił podawać i nic z tego nie wynikło. W ataku Bałtyk. Uderzenie Sestryńskiego. Ponownie Sestryński i na posterunku Budnik. Rzut rożny dla Gwardii. Bardzo niebezpiecznie piłka przeleciała obok bramki. Rzut wolny dla Gwardii. Piłka trafia do Szałka, ten huknął, broni Dulewicz. Jeszcze okazja dla Bałtyku. Strzał obok bramki. Ostatecznie wynik już się nie zmienił. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Gwardią Koszalin 0-0. Spoglądając na przebieg meczu, mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy w dwóch stuprocentowych sytuacjach strzelić bramkę. Jednak należy pamiętać też o tym, że Gwardia miała swoje sytuacje i też było gorąco pod naszą bramką. My mamy środowy mecz w nogach, 120 minut. Mimo wszystko chłopcy dzisiaj zagrali z wielkim sercem i zaangażowaniem. Mnóstwo walki. Wiadomo, że mecze derbowe to odzwierciedla tabela zupełnie, nie może odzwierciedlać tabela takich meczów, ponieważ one się rządzą swoimi prawami. Był to mecz i tak uważam dobrym widowiskiem z jednej i drugiej strony. Faktycznie na moje oko prezentowaliśmy się ciut lepiej, jednak zabrakło tego elementu szczęścia. Ale na dzień dzisiejszy powoli, małymi krokami idziemy ku lepszemu i ten punkt należy uszanować. Na dzień dzisiejszy my w naszych szeregach mamy na tyle spore problemy kadrowe, że my nie możemy się oglądać na to, z kim gramy, gdzie gramy, tylko musimy tutaj sami dążyć po 3 punkty, nie zastanawiając się, z kim gramy, gdzie gramy, czy ktoś ma swoje problemy. My mamy na tyle duże swoje, że my musimy szanować każdy punkt i z szacunkiem podchodzić do pracy, którą wykonujemy i szukać punktów i szczęścia z każdym rywalem. Nie obojętnie, czy to byłby dzisiaj lider naszej ligi, czy tak jak w przypadku tutaj Gwardii zagraliśmy o pełną pulę, został punkt, szanujemy. Patrząc na skromne kadry obu drużyn, oczywiście tutaj pewne różnice są, jeżeli chodzi o problemy Bałtyku i wasze. U was przede wszystkim skromna kadra wynika z kontuzji. Zawsze jak są kontuzje, nasuwają się pytania, czy był jakiś problem w przygotowaniu klubu, drużyny przed sezonem, w trakcie rozgrywek, czy po prostu to wynika z sytuacji twardej walki podczas meczów ligowych? Raczej powiem tak, ja jakiejś rewolucji trenerskiej nie zrobiłem, nie wymyśliłem jakichś nowych form treningowych. Cykl treningowy przebiegał od początku, tak jak miał przebiegać. Początek przygotowań, mecz z Leśnikiem i pierwsza kontuzja Słowiński, mechaniczna. Już wcześniej było, że z Karolem Sajem też mechaniczna kontuzja, też go nie widzimy na boiskach. Następnie mecz z Bałtykiem, Gdynia gramy, wygrywamy 1-0, Patryk Wójcik, także kontuzja mechaniczna, bo uderzony w kolano. No to już mamy dwóch zawodników, którzy na początku rundy nie mogli grać. Następnie Szymański, który nie mógł wystąpić i w najbliższej kolejce najprawdopodobniej też nie wystąpi, także kontuzja mechaniczna. Maciej Stańczyk, no zawodnik dosyć kontuzjogenny, bardziej bym powiedział nawet pechowy, bo Maciek ma niesamowity papier na grę, ma super timing, fajnie się ustawia, jest inteligentnym piłkarzem. No ale no, zabrakło go też na początku spotkań w trzeciej lidze. Następnie no, Daniel Wulkiewicz, wszystko jest w porządku i mam ostatni trening.
przed meczem z Bałtykiem i naderwanie przewodziciela mięśnia prawej nogi. No i tutaj też pojawiają się jakieś tam problemy, gdzie Daniel też, grając w Bałtyku, też miał jakieś tam przystoje z powodu urazów przeciążeniowych. No ale z drugiej strony nie można wszystkiego tłumaczyć i zrzucać na bark kontuzji. Znaczy tak? Ja nie powiedziałem. No. Znaczy nie, to już teraz ja mówię, że w zasadzie de facto Gwardia i tak czy owak ma to kadrę taką, że w zasadzie można kogoś innym zawodnikiem zastąpić. Oczywiście zawsze podstawowi gracze to podstawowi gracze, ale mimo wszystko ta kadra musi być szeroka. Dlatego było można zastąpić zawodników kontuzjowanych innymi zawodnikami. Czy była jakość taka jak ci kontuzjowani? No gdyby była taka jakość, no bo to by grali ci rezerwowi. Taka też jest prawda. Druga strona, im troszeczkę szersza kadra, tym można składem jakoś poprzestawiać pewne klocki, pewną układankę, zrobić coś od nowa, dać szansę komuś innemu, a tutaj no, trzeba grać tym, co się ma i kombinować tak, żeby jeszcze było tych dwóch młodzieżowców, gdzie też Daniel Sidor, kontuzja mechaniczna i Daniela także zabrakło. No akurat Sebastian Ginter zaprezentował się pozytywnie, solidnie i nie było widać aż tak w tym spotkaniu braku Daniela, ale też brakuje rywalizacji na treningach, brakuje rywalizacji nawet na meczu, że ktoś mnie wygryzł, to chce pokazać, że to jednak mi się miejsce należy, a tutaj komuś się należy po prostu, czy jest i jak jest na treningu, to po prostu musi grać, bo nie ma kim. No byliśmy tak naprawdę, wzięliśmy posiłki z juniorów starszych od Marcina Liszwana, ale też wiedziałem, bo tam też są problemy kadrowe, że oni nie mogą zagrać, no jakby była już wyższa konieczność, to mógłbym wprowadzić tych zawodników, ale tak naprawdę miałem 15 zawodników na ławce, w tym Wulkiewicza kontuzjowanego, Szimura, który cały tydzień nie trenował i dochodził do siebie, bo i tak wychodzi, że 13 zawodników plus bramkarz rezerwowy. No to też daje obraz tego, że jakieś pole manewru, próby z ławki wejścia i dania jakiegoś impulsu są dosyć ograniczone, ale tak jak już pan wcześniej wspomniał, no to nie chodzi o to, żeby szukać przyczyn, raczej szukać wytłumaczenia i mówić, że to jest przyczyna naszych porażek, bo ja uważam, że te remisy i te ostatnie trzy spotkania, gdzie zdobyliśmy tylko trzy punkty, są remisami, zdobyliśmy coś. Nie, my straciliśmy dużo punktów i gdyby można było mówić, że te punkty zdobyliśmy, no to byśmy byli teraz w całkiem innej sytuacji. Druga sprawa, no poziom trzecioligowy, jaki jest, taki jest i każdy widzi. Graliśmy mecz z Kartuzją, Kartuzy wygrywając go 3-0 i każdy mówił, o, Gwardia fajnie grała piłkę, tak, 3 bramki. Ale tak jakby ktoś się przyjrzał temu meczowi, to był tak, to był tak jak każdy inny mecz, gdzie zremisowaliśmy czy przegraliśmy. Po prostu mieliśmy to szczęście, że strzeliliśmy bramkę. Tutaj gdyby Przemek Brzeziński się lepiej zabrał i strzelił, mógł mieć możliwość pójścia na jeden na jeden z Maćkiem Dulewiczem, gdzie jeszcze od połowy był, no to może byśmy się cieszyli z bramki. Fabian Słowiński do dzisiaj nie wiem, dlaczego podawał i kogo widział po prawej stronie, jak tam nikogo nie było. A na 7 meczu miał tylko bramkarza, który już się kładzie. Więc druga sprawa, no Michał Szałek też. Kolejny mecz, kolejna sytuacja meczowa, bo już trzeci z rzędu mecz, trzecią sytuację meczową ma, gdzie może zamienić na bramkę, no i dwa razy próbował górą, były poprzeczki, teraz próbował dołem, zostały nogi Maćka Dulewicza i też nie mamy bramki, więc ja zawsze mówię, szczęście sprzyja lepszym, no w tym momencie nie byliśmy lepsi, nie zasłużyliśmy na tą bramkę i tak to można powiedzieć. Teraz tak na podsumowanie tego, co się działo w 11 kolejce, czyli wszystkie wyniki spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 11 kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Gwardią 0-0. GKS Przodkowo pokonuje na wyjeździe Chemika Police 2-0. Świt Skolwin pokonał Wieżyce Pelplin 3-1. Kaszubia Kościerzyna przegrywa z KS Chwaszczyno 1-2. Lechia 2 Gdańsk przegrywa z Bałtykiem Gdynia 0-1. Wineta Wolin pokonała Arkę 2 Gdynia 3-1. Pogoń 2 Szczecin pokonuje Drawę Drawsko-Pomorskie 4-2. Gryf Słupsk wygrał z Kartuzją Kartuzy 2-1. W tabeli na czele GKS Przodkowo z dorobkiem 27 punktów. Na drugiej pozycji KS Chwaszczyno 22 punkty, tyle samo ma Świt Skolwin 21, Bałtyk Gdynia 20, Lechia 2 Gdańsk 19, ma Wineta Wolin, po 17 Kaszubia Kościerzyna i Pogoń 2 Szczecin.
Na miejscu 9 Gwardia Koszalin z dorobkiem 16 punktów, 15 ma Wieżyca Pelplin, tyle samo Drawa Drawsko-Pomorskie, 11 Chemik Police, 8 punktów Gryfa Słupsk, 7 Arki 2 Gdynia, 5 Bałtyku Koszalin i 4 Kartuzji Kartuzy. Program 12. kolejki, wszystkie spotkania w sobotę. Gwardia Koszalin zmierzy się z Lechią 2 Gdańsk, Wineta Wolni podejmie Bałty Koszalin. GKS Przodkowo zmierzy się z KS Chwaszczyną, mecz na szczycie ligowej klasyfikacji. Świdzkolwin podejmuje Arkę 2 Gdynia. Bałty Gdynia zmierzy się z Pogonią 2 Szczecin, Drawa Drawsko-Pomorskie podejmuje Kaszubie Kościerzyna. Kartuzja Kartuzy podejmuje Wieżyce Pelplin, Chemik Police zmierzy się z Gryfem Słupsk. Patrząc na tą kolejkę, no to po raz kolejny GKS Przodkowo pokazuje, że jest tutaj chyba faworytem tych rozgrywek. Do tej pory 9 zwycięstw i 2 porażki, bezkompromisowa drużyna. No i tak naprawdę te porażki tylko na początku sezonu, teraz to praktycznie zespół nie do zatrzymania. Fajny zespół, fajnie poukładany, wzmocniony młodymi zawodnikami z rezerw Lechii, z rezerw Arki Gdynia. Dodatkowo ściągnięty klucz strzelców czwartej ligi Stasiak. Wkomponowanie w zespołu trochę potrzebowało czasu, bo pierwszy mecz przegrali z Bałtykiem Gdynia na inaugurację, później już było tylko lepiej. No i tu widać młodą mieszankę pomieszaną z doświadczeniem. I tak jak recepta mówi, wygraj pierwszych 8 meczy, a później to już zobaczysz, że pójdzie ci z górki. No i mamy 11. kolejkę, Przodkowie jest faworytem. Zajmuje pierwsze miejsce na 27 punktów, tylko 2 porażki. I stabilizację tak naprawdę. Nie boryka się z takimi problemami kadrowymi jak na przykład mecz czy Bałty Koszalin, nasz rywal ostatni. I tu upatruję, że będzie dążył do tego, żeby spróbować walczyć o awans do drugiej ligi, choć po losowaniu to będzie bardzo, bardzo trudne, bo grupa śląska ma tam, liderem jest bodajże Odra Opole i rzeczywiście tam może być ciężko, ale tak samo mówiono o innych zespołach, czy na przykład 2 lata temu Kotwicy, że też będzie miało ciężko, a jednak podołali. Tak naprawdę nasza liga może, że jest wyrównana, ale nie jest taka słaba. Każdy tutaj walczy, gryzie trawę i chce wygrywać. To też daje jakiś obraz silności tej ligi. Przypomnę tylko już pokrótce, że w zeszłym sezonie też był taki moment, kiedy GKS Przodkowo i KS Chwaszczyna były na czele tabeli, ale później te zespoły walczyły o utrzymanie. Chyba z poprzedniego sezonu wyciągnięte zostały wnioski w obu klubach. Na pewno przede wszystkim doświadczenie, przede wszystkim zmiany kadrowe, które nastąpiły w okresie letnim i te zespoły się wzmocniły, bo na pewno i Przodkowo, i Chwaszczyno to zespoły, które się wzmocniły. Ale tutaj też można zobaczyć Świdzkolwin, który też ma 22 punkty i także walczy z Beniaminkiem. Winetę Wolin, który ma 19 punktów i też jest Beniaminkiem. No niestety my rozpoczynamy tak naprawdę dolną część tabeli, mamy 9 miejsce, 16 punktów, ale nikt nie powiedziałby, że my składamy broni i narzekamy, że mamy tak mało ludzi. W każdym meczu zespół jest bardzo mocno skoncentrowany, w każdym meczu każdy sobie chce pomagać, każdy wie, o co gra, tylko tak naprawdę my nie przegrywamy z rywalami, my przegrywamy z własną głową, która cały czas nam podpowiada, że jednak mamy mało ludzi i nie potrafimy się skupić i skoncentrować do końca i na maksa, gdzie mamy nawet sytuację. Jak już mamy i strzelamy, to nie potrafimy tego utrzymać choćby z Arką 2 Gdynia. No musimy nad tym podpracować, musimy się jeszcze bardziej skoncentrować, bo mówię, ta liga nie jest piękna, żadna trzecia liga nie jest piękna i to, że na przykład przyjechał Arka Gdynia i zagrał na fantazji, młodzi chłopcy potrafili wymienić pozycji, oni nie mają żadnej presji, oni nie mają presji tego, że mogą spać i mieć jakieś konsekwencje. Oni tam dopiero uczą się piłki, tak samo w Pogoni Szczecin czy w Lechii Gdańskiej. Tutaj jednak zawodnicy, część zawodników gra po to, żeby zarobić na własne rodziny, chce wygrywać, zdobywać jakieś pieniądze za wygrane mecze. Dodatkowo, no, są jakieś cele stawiane poprzez zarząd i na pewno się czuje jakąś tam presję. I w tym momencie trzeba zacząć walczyć z własną głową i własnymi, może nawet nie słabościami, ale strachem przed tym, że możemy coś osiągnąć. Kolejny wasz rywal, Lechia 2 Gdańsk, to zespół, który w tej kolejce przegrywa z Bałtykiem Gdynia. Zespołem Bałtyk jest bardzo chimeryczną drużyną, raz wygrywa, raz przegrywa i to też w bardzo zaskakujących sytuacjach, ale teraz wygrał z Lechią. Lechia to jest taki zespół, który również dziwnie traktuje te rozgrywki trzecioligowe. Niby czasami jest połowa składu zawodników z ekstraklasy z pierwszej drużyny i ten mecz drużyna przegrywa. Chwilę później grają młodzieżą i mecze wygrywają. Także tak naprawdę trudno powiedzieć, jakim potencjałem Lechia dysponuje i w jakim składzie zagra z wami.
Przede wszystkim ta liga mi nauczyła, że zbyt dużo nie można poświęcać się rywalowi. Trzeba się skupić na swoich albo słabościach, albo dobrych stronach i jeszcze bardziej doskonalić, ponieważ nie, że tak mało spędzamy czasu w klubie, bo zawodnicy przychodzą pół godziny, czy tam maksymalnie godzinę przed treningiem, wychodzą, zaraz jak się skończy trening, mają swoje rodziny, swoje domy, swoją pracę, bo to nie jest klub profesjonalny i po prostu my musimy tak naprawdę skupić się na swojej grze, na poprawie swoich elementów, czy taktycznych, czy taktyczno-technicznych, a nie patrzeć na najbliższego rywala. Wiadomo, no, podstawowe jakieś tam układanki taktyczne, czy jak to broni, jakim ustawieniem gra, która jest najsilniejsza, to trzeba znać i to trzeba wiedzieć, ale mówię, jeżeli każdy zawodnik będzie patrzył na siebie, nie patrzył na rywala i bez większego jakby wiadomo, szacunek trzeba mieć, ale bez większego respektu, bez takiego, że o, przyjechał Lech jak Gdańskiego, po prostu gramy, bo my jesteśmy Gwardią Koszalin, to może naprawdę wiele zdziałać, bo tak jak mówię, były mecze takie, gdzie można było oczy przecierać ze zdumienia, że tak Gwardia gra, a teraz są takie mecze, gdzie ludzie się dziwią, dlaczego tak Gwardia gra. No, to już powiedzieliśmy, brak jakichkolwiek możliwości manewru na danych pozycjach, brak wstrząsu, posadzenia kogoś na ławce i pokazania, że musi więcej pracować, bo mamy to, co mamy, ale przede wszystkim zawodnicy muszą sami uwierzyć w siebie i uwierzyć w to, że muszą wejść na wyżyny, bo zostały tylko 4 kolejki i czy Lechia by przyjechała nawet połową składu pierwszego, tak jak Arka wystąpiła na wiosnę z większą ilością zawodników pierwszego składu, to wygraliśmy 2-0, tak? Więc mówię, głowa głównie gra na boisku, bo jak jest okres przygotowawczy, to muszą nogi, serducho, trzeba walczyć, zapierdzielać, walczyć ze swoimi słabościami na treningach, a kiedy już jest liga, no to tylko głowa powoduje, że szwankuje coś na boisku. W najbliższej kolejce Gwardia Koszalin mierzy się na własnym boisku z Lechią 2 Gdańsk. Bałty Koszalin na wyjeździe z Winetą Wolin, ale większość oczu będzie też zwrócona na mecz na szczycie ligowej klasyfikacji, gdzie GKS Przodkowo mierzyć się będzie z KS Kwaszyną. To chyba najciekawsze spotkanie najbliższej kolejki. Oczywiście liczymy na przełamanie naszych drużyn, które ostatnio tych zwycięstw no za dużo nie odnoszą. Także zapraszam Państwa na stadiony w najbliższej 12. kolejce. Wszystkie spotkania już w najbliższą sobotę. A dzisiaj to już wszystko. Moim Państwa gościem był Łukasz Drożdżal, trener Gwardii Koszalin. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.